Cześć moi drodzy, witam w kolejnym gameplayu z przygód Sherlocka Holmesa. Z tej strony Paweł Krosiński, kanał 64BitReview. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście, to serdecznie zachęcam. Są konkursy dla naszych fanów. Niebawem ogłoszę kolejny, może związany z Sherlockiem Holmesem, chociaż myślę też i o trochę innym konkursie, ale wszystko jeszcze na razie siedzi w mojej głowie, więc jeżeli chcecie, to pozostańcie z naszym kanałem, będziecie informowani na bieżąco. A my przechodzimy do przygody. Sherlock Holmes odkrył, co stało się z dziwnym posągiem, który stąpił z piedestału i zabił człowieka. Dał wiarę tutaj jednemu ze świadków. Trochę sobie pojeździł po Lestradzie, jak to zwykle bywało u Sherlocka Holmesa. No a moi drodzy, my teraz będziemy udawać się do siedziby chyba Scotland Yardu, jeśli dobrze pamiętam, i będziemy robić sekcję zwłok. Przyjrzymy jeszcze naszą listę zadań. Mamy tak, zbadać ciało Zachariasa Greystoke'a oraz jego rzeczy w Scotland Yardzie. Przyjrzę jeszcze, czy mamy tutaj jeszcze jakieś dowody do obejrzenia. Nie, chyba już wszystko tutaj żeśmy zrobili. W takim razie udajmy się w podróż do Scotland Yardu. Thank you for coming so quickly, Watson. Lestrade already has the victim's body in the autopsy room. I'm always ready to help anytime, Holmes. No i cóż, pewnie będziemy mogli skorzystać z pomocy doktora Watsona. Can I help you, Mr. Holmes? No, mógłby pan pokazać bezpośrednio paluchem drogę do sekcji, ale wiecie co, przyjrzyjmy się tutaj, bo ciekaw jestem, czy wśród tych twarzy są twarze twórców gry. Być może, ale całkiem przyjemnie to wygląda. Gdzie jest... Tutaj mamy trochę dowodów, ale na razie może się nimi nie zajmujmy. Wiecie co, poszukajmy... To był staff room. Gdzie znajduje się? O, jest kostnica. Czy tutaj jeszcze coś możemy otworzyć? Nie. Pasjonujący zawój nie będzie nam tutaj przeszkadzał w prowadzeniu śledztwa. Zejdźmy na dół. Przyjrzyjmy się ciału. Przepraszam was, że nie podchodzę tak od razu, ale lubię też oglądać lokacje, w których przychodzi mi grać, bo czasem takie smaki, jak na przykład mózg w słoiku, to są całkiem przyjemne. O, kombinezon Furia z XCOM-a, tak? O, przed chwilą robiłem gameplay z XCOM-a i właśnie tam jeden z moich operatorów był ubrany w kombinezon Furia. Ale ciekawy nas tutaj odcinek czeka z tego co widzę. No cóż, przechodźmy bezpośrednio do śledztwa. Co tutaj możemy zrobić? Przyjrzyjmy się temu, co widzimy. It looks like a serious infection. This is where the spear entered the body. The murderer aimed for the heart. It's a tale of. These scars are old. No dobrze, z tej strony obejrzeliśmy chyba wszystko. It was a powerful throw. The spear pierced right through the body. The coroner mentions in his report some specific cardiac and digestive system damage. Traces of alcohol were found in the stomach. Apparently Zacharias had been drinking before his death. No cóż, przynajmniej się napił przed śmiercią. Z Zachariasem chyba już żeśmy wszystko skończyli. Coś jeszcze z drugiej strony nie. No, niestety nie dane nam było tutaj pociąć sobie i obejrzeć, co tam w środku Zachariaszu się działo. I'm always ready to help anytime, Holmes. To fajnie, że jesteś gotów pomóc. Naprawdę fajnie. Czy coś jeszcze tutaj możemy sprawdzić, przebadać? Chyba nie. No i cóż, będziemy teraz przeglądać rzeczy. Tissot Watch, Swiss, 1855. An ordinary pencil. Money was left inside the wallet. Oh, Zacharias had already translated. Tak, Zachariasz przetłumaczył już część symboli. This spear came from the statue on the pedestal. Czyli
tu już sprawdziliśmy wszystko. Zostaje nam... O, gaśnica. Powiem wam, że nie wiedziałem, że w tamtych latach były już gaśnice. Fajnie. Czy coś Watsonu ma nam do powiedzenia? Cudownie, cudownie. Zapłać za mnie ZUS, Watsonie. The Mayan calendar. Here's a chance to have a closer look. Zobaczmy, co też... To miała być nasza nagroda za wygranie turnieju. Jakiś Maj dźwiga tu swoje brzemię. Z drugiej strony coś mam. Interesting. What are the symbols here? I'll need to redraw them. I could use this dictionary to translate the calendar's glyphs. No więc spróbujmy. They are the symbols that were drawn on the Mayan calendar. The papers from Zacharias's folder. They can help us to translate the Mayan message. O, powiem wam, że to może być ciekawe, takie znać podobieństwa. Szukamy jakiegoś takiego, ciekawe co to jest, miś z trzema oczami. Przecież go tutaj odnajdziemy, jest. Co wybierzemy? Przeklęty, słaby. Weźmy przeklęty. Teraz dwa. Cóż to jest za symbol? Tu go chyba nie ma. Wy już pewnie go gdzieś widzieliście. Ja być może przegapiłem. O, jest. Przeklęty być, pojawić się. Przeklęty być. Może to jest jakaś klątwa. Przeklęty być ten, który... O, coś zaczyna się już składać w jakieś sensowne zdanie. Zobaczymy, czy podążamy dobrą drogą. Kolejny symbol. Bardzo, bardzo przyjemne. Równie miło otwierała mi się safe u Lorda Marsha. Dobrze, ale może nie będę gadał, tylko się skupię, żeby to nie trwało pół dnia. Czyżbym pominął? Nie. Przeklęty być ten, który niepokoić. Ucho odsłania. Przeklęty być ten, który niepokoić, ucho odsłania. Niepokoić boski. Dobra, to będzie chyba łatwo znaleźć. Dom, świątynia, wioska. Boską świątynię. Przeklęty ten, który niepokoi boską świątynię. No dobrze, zobaczymy, czy w ten sposób uda się ułożyć tą historię. Młodzi ludzie. Dłoń ściskająca, coś jest. Spotkać los nagrodzonym. No nie, on raczej nagrodzony nie został. Spotkała go śmierć Zachariasza. 8. Trochę się czuję jak w klimacie Cthulhu. To jest ten symbol niepodobny, ale nie ten. Mistrz posąg. Gdzie tutaj jest ten symbol? Ląd, ziemia, pszczoła. O, jest. Zapieczętowany. Trochę mi ten zapieczętowany tutaj nie powstanie. Spotka śmierć, powstały. Może powstały. Zobaczymy, jak dalej to się będzie układało. No, pewnie włócznia przebić. Tutaj coś będzie. Może, nie wiem. Dobra, nie odbiegajmy na razie od... To jest to? Nie, to nie jest to. A, pułapka miała być pułapka. Powstały, o, powstały posąg.
No, nie udało nam się na razie zrobić tej opowieści. Posiedzę tutaj po grzebie, może się uda, was nie będę trzymał, więc pewnie przytnę to na montażu. Wybrany, okaże łaskę. Cursed will be anyone who disturbs the sacred temple. They will meet their death by the risen statue. Only the chosen will have mercy. It's not only a calendar, it's a curse. Zacharias Greystoke, a member of the club, was killed as the curse decreed. It's possible that the link between Zacharias and the curse is at the archaeological club. I'll need a search warrant. Udało się, cieszę się, że w końcu udało się odcyfrować ten kalendarz. Maju, zajęło mi to około 10 minut, odtworzenia tej historii. Mamy słownik Majów. Sprawdźmy dowody. Otrzymano pozwolenie na przeszukanie, aby zbadać klub. Tu chyba powinien być przecinek. Ciekawe, czy mamy jakieś poszlaki, które możemy połączyć. Kalendarz Majów. Zacharias Greystoke został zabity w łusznią rzuconą przez kogoś o wielkiej sile i celności. Fakty o przestępstwie. Sir Charles był sam. Zdolności fizyczne i fakty o przestępstwie. Czy to się łączy? Nie. Sir Charles był w klubie sam w dzień morderstwa. Kalendarz Majów. Przeklęty niech będzie ten, który niepokoi boską świątynię. Spotka go śmierć z ręki powstałego posągu. Tylko wybranym okazana będzie łaska. Chyba żadnych połączeń tutaj nie możemy jeszcze wytworzyć. Więc musimy udać się do klubu. Czy też tutaj Lestena. Wiecie co? Chyba trzeba się udać do Scotland Yardu. Do Scotland Yardu się jeszcze udam. I być może trzeba porozmawiać z Lestradem. Chyba to będzie. Tak właśnie trzeba było uczynić. Niepotrzebnie udałem się do klubu. Kształty nosów. Ciekawe, co Lestrad robił tutaj, rysując kształty nosów. Ma tutaj swój save. Ma też, z tego co widzę tutaj, patrzcie, takie tuby do porozumiewania się. To fajnie wygląda, widzicie? Takie prysznice. Ciekawe, czy jeśli Lestrad puszcza bąka z dołu w tą tubę, to leci do góry. Dobra, okej, odlatuje trochę. Aren't you supposed to be investigating those cases of yours instead of bothering me? Good day to you too, Inspector. I have a small favor to ask of you, a search warrant to investigate the murder at the club. No, no, and no. No i cóż, znowu będziemy badać Lestrada. Okej. Co tutaj mamy? Krew. Wino. Wygląda raczej na wino. Aspiryna. Na kacu niezdrów. Może na kacu. Czyści broń w dobrym humorze. Czyści broń chyba. Tabletka na ból głowy, na kacu. Ciekawe, czy tym razem się uda. Perfumowana droga kobieca chustka. Rzeczywiście chyba tutaj spędził. List od kogoś o nazwisku Robin. I znowu mierny portret postaci.
Since I'm without the warrant, I should find something else to do. By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing dishonorable happened. Go on then, take your warrant. So, he refused to give you the search warrant? Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. Dobra, spadaj, Watsonie. Wiecie co? Z moich gameplay możecie się dowiedzieć, jakie robicie rozpoznawania postaci w Sherlocku Holmesie, bo wszystkie mamy oprócz chłopca, którego zrobiliśmy z Pacją. Było to mierne rozpoznawanie postaci. Obiecuję wam, że od tej pory chyba zacznę naprawdę korzystać ze spacji. Przeszukaj lożę klubu. Tak, to jest kolejne nasze zadanie, czyli udajemy się tym razem do klubu wyposażenie już w pozwolenie na przeszukanie. I chyba już na spokojnie będziemy mogli wejść do klubu. Sir Charles, I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. I see. Here's the key. But I do protest. A to sobie protestuj. Na kalendarzu mają w ciąży klątwa. Morderstwo zostało popełnione zgodnie z przepowiednią. Jako że ofiarą morderstwa był członek klubu archeologicznego, należy prowadzić śledztwo w klubie. Potrzebne jest pozwolenie na przeszukanie. Symbole zostały narysowane na tyle kalendarza Majów. I mamy klucz do klubu. Czy Holmes mógłby się poczęstować pyszną kanapeczką z ogóreczkiem? Niestety nie. Holmes. That Zacharias was killed by the statue's spear. Why won't the police say anything? We have a right to know the truth. No cóż, kompletne zero emocji, kiedy postacie rozmawiają. Nie wiem, czy pamiętacie, to chyba w Wiedźminie 2 Zabójcy Królów była taka scena, gdzie sobie kogoś gotował jakiś gulasz na samym początku. Zupełnie inaczej to wyglądało. No i cóż, rzućmy naszym detektywistycznym okiem. A w każdym razie, jaki niedźwiedź. W każdym razie, jeśli chodzi tutaj o wygląd pomieszczeń, to została ona przygotowana bardzo ładnie tutaj. Ktoś grał w szachy. Cóż, przeszukujmy w takim razie. So Charles was once a captain in the guard. To wiemy. Szanowny Sir Charles, informujemy, iż z powodzeniem przelaliśmy na konto klubu kolejną transzę, jednakże okres spłaty został zmniejszony do jednego miesiąca, a suma kredytu to 1000 funtów ze względu na poprzednie zadłużenie. Jeśli życzy pan sobie sprawdzić konto, proszę skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem banku, pan Black, księgowy dla banku Lloyds. Marzec 1881 rok, jubilej Ernest i synowie Sir Charles Yellingham. Potwierdzamy odbiór pana przedmiotu 458 gramów czystego złota z częściowo złotego gwatemalskiego posągu. Zgadzamy się zakupić ten przedmiot. Wpłaty dokonamy w ciągu 48 godzin od otrzymania tego listu. Mimo iż transakcja jest całkowicie legalna, zapewniamy, iż zostanie ona między nami. Charles Yellingham has a large family. The 50th birthday of Lord Stevenson. Czy coś jeszcze ciekawego na tym biurku jest? Książki, szuflady, czy możemy potwierdzić szuflady? Chyba możemy. Yellingham, jak już mówiłem, przy wszystkich nie wolno ci oddać kalendarza. Chcę go zbadać. Musimy omówić tę sprawę przed ceremonią rozdania nagród. Ten drugi również został ostrzeżony. Zacharias Greystoke. A message to Sir Charles from Zacharias Greystoke, the victim. Tu już nic więcej nie możemy wziąć, ale tu jeszcze coś jest.
Na ręce pana Oliviera, dyrektora firmy Królewskie Przyjęcia, by zorganizować ceremonię rozdania nagród z okazji najnowszego turnieju w naszym klubie kularskim. Kosztorys wymogów na kolację dla gości. 20 skrzyń szampana, kolacja na 40 osób zarezerwowana z restauracji. Lokalny zespół muzyczny, by dostarczyć rozrywki. 30 aranżacji kwiatowych dla udekorowania stołów. Kartki z zaproszeniami dla gości. Zdają sobie sprawę z tego, iż będzie to kosztowne i proszą o karencję w kwestii zapłaty. Z góry dziękuję. Do Sir Charles Yellingham od Britney Lovelace, główna księgowa banku Lloyds. Szanowny Sir Charles, z naszych danych wynika, iż ponownie spóźnił się pan już po raz czwarty w spłacie kredytu, jaki ma pan na naszym banku. Jakiekolwiek opóźnienia w zapłacie skutkują karą w kwocie 7 funtów i 10 szylingów. Po zapoznaniu się z pana propozycją zgadzamy się na przyjęcie części kolekcji klubu na spłatę kredytu poprzez sprzedaż na prywatnej aukcji. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną wpłacone na pańskie konto. Interesting. It appears that the club is unable to pay its debts to the bank. Tak. Czyli tu już żeśmy zakończyli badania. Drogo to chyba kosztowało organizowanie tutaj imprez. Zacharias Greystoke. I wonder who this man is. No właśnie, ciekaw jestem. It's Sir Charles Yellingham, the director of the club. Czyli Zachariasz i Charles byli na wyprawie w Gwatemali w 1881 roku. Czyżbyśmy musieli tutaj jeszcze gazety przeczytać w domu Sherlocka Holmesa? Zobaczymy. Na razie szukajmy dalej w pomieszczeniu, co się znajduje. The late Mr. Blinkhorn's collection. The late Mr. Smith's collection. Czyżby ktoś tutaj zabijał kogoś dla kolekcji? The late Mr. Bromsby's collection. The late Mr. Roberts' collection. This metal globe is very impressive. Wow. Some bits are missing. Brakuje kilku części w globusie. It appears that it's a part of a gold statue from Guatemala. Solid gold. It's worth a fortune. Czyli to jest to złoto, które oni zdobyli w Gwatemali z posągu. Coś jeszcze tutaj znajdziemy na tym złocie? Nie, chyba. This piece has been cleanly and intentionally. These antiques look quite valuable. These trunks have just arrived. They're from Zacharias Greystoke's antique collection. Interesting. The men who own these collections are all dead. Czyżby Zachariasz ich mordował? Czy już żeśmy wszystko tutaj odnaleźli? Tak się zastanawiam. Pytanie, co z tym globusem? Wiecie co, tu wygląda jak jakieś ukryte wejście, dosłownie to wygląda jak jakieś ukryte wejście. No tośmy w gong pomsnęli. Cóż, pewnie trzeba będzie naszym detektywistycznym... A, tu jeszcze coś jest. The late Mr. Sutherland's collection. O. Kolejna kolekcja z małego właściciela. Nie, chyba już wszystko żeśmy tutaj obejrzeli na zdjęciach. Tak, też się zastanawiam. Guatemala, 1881. I don't think this is a bowls tournament. Pusta przestrzeń. The photograph appears to have been faked or damaged. I'll take it. Kogoś brakuje jeszcze na fotografii. Przeszukaj lożą klubu, ukończono. Tak, czyli znaleźliśmy wszystko. Zastanawiający jest ten globus.
Wiecie co, biegałem trochę po tym klubie i zdecydowałem się wrócić tutaj jeszcze do naszego gabinetu, ponieważ tam w tym klubie nic nie było już do odnalezienia, to bezcelowej bieginy wam pokazywać nie będę. Jest to jednak gra przygodowa, czasem trzeba się zastanowić i pomyśleć, no, tego przecież na gameplayach oglądać nie będziecie. Zdałem sobie właśnie później sprawę, że trzeba jeszcze przecież, mamy tą fotografię do przeanalizowania, a przecież przeprowadzić śledztwo znaczy... Przepraszam was. Znaczy tyle, że musimy zbadać dowody. It appears that part has been painted over. I need to find out what's underneath. Czyli cóż, trzeba będzie zdjąć pewnie. I need a pipette. Dokładnie. Let's gently remove the paint with a soft cloth. Dobrze, gdzie mamy... A, tutaj mamy ścieżkę, dobrze. No i to chyba wszystko, co możemy tutaj pościerać. Nie, no możemy doczyścić tak, żeby się błyszczało jak psu jajeczka. Aha, there's another person in the photograph. No właśnie, ciekawe kto to. Is there anything I can do to help? Look here. There's a person with a swollen eye who was concealed within this photograph. A dispute of some kind, you think, Watson? Possibly. But it appears to me a characteristic symptom of a rare tropical disease that is found in South and Central America. South America! Brilliant, Watson! Happy to help. Is it deadly? Well, there is a chance he survived. I shall ask Sir Charles, but who knows what he'll say. I've an idea. There is only one hospital for such illness. The Hospital for Tropical Diseases. I have friends who work there. Oh, yes? Well, the chances are slim, but I'll pay them a visit. If he's in London, they would have seen him. No i moi drodzy, odkryliśmy tajemnicę zdjęcia. Trzeba będzie chyba jeszcze porozmawiać z Sir Charlesem. I do hope that bone has no connection. Pogłaskajmy Tobiego. Przepraszam was. Dobre zięgnięcie nie jest złe. No i to chyba wszystko, co tutaj mamy do zrobienia. Porozmawiamy z Sir Charlesem w klubie. Dajmy się w takim razie do klubu na rozmowę z Sir Charlesem. Jak sam powiedział Sherlock Holmes, ciekawe co nam powie. No cóż, zobaczymy, co też Sir Charles będzie miał tu do powiedzenia. Czasem jednak, wiecie, podczas grania takiego na żywo przegapi się jakiś dowód i mamy kolejną linię dialogową. I found this photograph on your wall. You're in it, but do you know who these men are? Particularly the gentleman with the swollen eye. Oh, him. But that's poor Mr. Albiot. He died from fever during an expedition to Guatemala 14 years ago. We were searching a Mayan Quiche temple, but everything went wrong. We were unable to enter the temple and the expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias. And there is Bernard Marley, another member. He's over there, near the pedestal. By the way, he's the fellow who built that terrible statue. He created it, oh, must have been 10 years ago. I cóż, moi drodzy, dowiemy się więcej o Bernardzie Maleju. Mamy kolejne wskazówki. Ekspedycja, fakty o przestępstwie. Kalendarz Majów chyba możemy powiązać z ekspedycją. Zobaczmy. Wiecie co? Załóżmy, że klątwa nie istnieje. Zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Możemy tutaj wytworzyć taki wniosek. Zobaczmy, co będzie, jeśli uznamy, że klątwa jest prawdziwa. Fałszywe zeznanie. O,
teraz mamy klątwa jest prawdziwa, zobaczmy. Nie. Kontynuujmy śledztwo. Biegający posąg. Zobaczmy, co będzie, jak tutaj powybieramy. Nie, tak to na pewno nie. I biegający posąg. Zobaczmy, czy teraz wszystko się wiąże. Sir Charles jest winny. Kontynuujmy jeszcze śledztwo, bo nie wszystko tutaj chyba żeśmy jeszcze żeśmy powiązali. Idźmy na rozmowę. Wiecie co, ja na razie kończę tego gameplaya, moi drodzy. Z wami się żegnam. Przed nami kolejna ciekawa rozmowa. Możemy już łączyć rzeczy w pewne ciągi przyczynowo-skutkowe i nawet moglibyśmy już to śledztwo w tym momencie zakończyć. Nie wiem, czy byłby to sukces Holmesa, chyba rzeczywiście nie. No ale cóż, może w tej przygodzie Sherlocka Holmesa możemy rzeczywiście dokonywać niepoprawnych dedukcji? Być może tak. Do zobaczenia w kolejnym gameplayu. Hej! Gangster!